Siemanko, Wojtek Pieczaba, witam Was z Rzeszowa, z Heldzimu. Dzisiaj zajmiemy się treningiem obiegowym, podstawowym dla ludzi, którzy początkują dopiero przechodzenie na siłowni, którzy potrzebują się troszkę zaadoptować. Będzie to trening taki obiegowy, przećwiczymy każdą grupę mięśniową. Będziemy wykonywać je wszystkie w trzech seriach na duże grupy mięśniowe, w dwóch na małe, wszystko w granicach do 10 powtórzeń. Myślę, że zaczniemy od dużych grup mięśniowych, skończymy na tych małych. Myślę, że trening taki iście interesujący dla osób początkujących. Zważcie na to, że też nie wykonujcie go zbyt długo. To jest trening taki wprowadzający do Waszej przygody z siłownią. Myślę, że 2-3 tygodnie to jest wszystko, co taki trening powinien zajmować. Niemniej jednak jest dosyć istotny, tak żebyście się dobrze wprowadzili w ideę treningu, żeby Wasze ciało zaadaptowało pewne ruchy, tak żebyście później łatwiej Wam było zrozumieć ćwiczenia na wolnych ciężarach. Myślę, że będzie to bardzo przydatne w Waszych treningach. Zapraszam. Zaczynamy od rozgrzewki. Pamiętajcie o tym, że trening, pomimo tego, że jest dla początkujących, rozgrzewka jest tutaj bardzo ważna i nie należy jej oszczędzać się przy niej. Odwrotnie wręcz. Należy się troszkę zmęczyć. Pamiętajcie o tym, że ta rozgrzewka ma być bardzo intensywna z racji tego, że na sesji treningowej będziecie przerabiać całe ciało, więc ta rozgrzewka powinna Wam zająć kilka minut, a nie bać się tego, że pojawi się pod na Waszych czołach czy na reszcie ciała. Tak powinna rozgrzewka wyglądać, że macie być już wstępnie lekko zmęczeni po samej rozgrzewce. Zaczynamy pierwsze ćwiczenie na mięśni klatki piersiowej. Będą to wyciskanie hanti na ławce poziomej z dynamicznym wyjściem w górę, czyli ruch koncentryczny, ten gdzie wyciskacie hantlę, ma być ruchem dynamicznym, szybkim. Przy opuszczaniu zwalniacie tempo przynajmniej na 3-4 sekundy, żeby Wam zajął ten ruch. Myślę, że to będzie fajna alternatywa, dlatego żeby nauczyć się tego ruchu. Często widzicie, że młodzi adepci ten ruch troszkę pomijają, w sensie ten ciężar spada po prostu na nich, a Wy macie go kontrolować przez całe ćwiczenie, przez całą serię. Także tak to zaplanowaliśmy. Mięsień klatki piersiowej, więc to będą 3 serie do 10 powtórzeń. Drugie ćwiczenie na mięsień klatki. Zajmujemy się mniejszą częścią klatki piersiowej, także wyciskanie w skosie na sztandze. Tą samą metodą, dynamicznie w górę, troszkę wolniej w dół. 3 seryjki po 10 powtórzeń. Mięśnie grzbietu, pierwsze ćwiczenie. Będziemy wykonywać w 3 seriach po 10 powtórzeń. Będzie to podciąganie pół sztangi do bioder. Pamiętajcie tutaj o prostych plecach. W odcinku leżbowym nie ma być to przeprost, a jedynie zachowana płaszczyzna w plecach. Także tutaj nie pozwalajcie sobie na to, żeby ten odcinek lędźwiowy był zanadto wypięty. Tutaj nie jest nic prostszego jak podciągnięcie sztangi. Jedynym problemem, co często jest zauważalne na siłowni, to to, że robicie to nie tymi mięśniami, których nie trzeba. Zachowajcie sobie delikatny kąt w łokciu, tak żeby nie prostować rąk do końca. I pamiętajcie, że zasadniczym mięśniem, który tutaj powinien pracować, jest to mięsień czworoboczny pleców. Więc ten środek pleców powinniście go mocno odczuwać i to nim starać się pracować, tak żeby Wasze łopatki się rozciągały i skupiały je w całym zakresie ruchu. Ćwiczenie numer 2 na mięśnie grzbietu, czyli tutaj mamy wyciąg dolny, poziomy, przyciąganie uchwytu, w tym wypadku akurat z chwytem neutralnym, drążek, ale możecie użyć każdego dowolnego. Pamiętajcie tylko o tym, że tutaj macie mocno wyciągnąć te plecy, tak żeby Wasze łopatki się rozeszły maksymalnie szeroko,
a przy skupieniu nie odchylacie się do tyłu, nie angażując mięśni prosto w linku grzbietu. Robimy 3 serie po 10 powtórzeń. Pierwsze ćwiczenie na mięśnie łód. Będą to wyprosty, podłudzi na maszynie. W tym wypadku akurat mamy możliwość wykorzystania maszyny takiej, która pozwala nam wykonywać ćwiczenie niezależnie. Więc sobie to wykorzystamy. Będziemy wykonywać ćwiczenie w 3 seriach po 10 powtórzeń. Drugie ćwiczenie na mięśnie łód. Będą to przysiady na suwnicy. Jeżeli macie taką suwnicę u siebie na siłowni, która działa w 2 płaszczyznach, możecie ją sobie śmiało wykorzystać. Będziemy wykonywać ćwiczenie w 3 seriach po 10 powtórzeń. Pamiętajcie o ustawieniach stopy litery V oraz o tym, że ciężar wyciskamy wbijając piętę w platformę. Pierwsze ćwiczenie na mięśnie naramienne będzie to wyciskanie zza głowy. Tutaj sobie akurat wykorzystamy bardzo fajną maszynę. Jeżeli nie macie takiej u siebie, możecie wykorzystać sztangę, możecie sztangielki. Pamiętajcie, że ruch wykonuje w stałym napięciu mięśniowym, czyli nie blokujemy rąk w stawie łokciowym. Staramy się zejść tak nisko, jak się tylko da przy stałym napięciu, więc ustawcie sobie maszynę, czy pamiętajcie o ruchu na wolnym przedrzeżu w taki sposób, że nie odkładamy tego ciężaru, czy to na plecy, czy nie opuszczamy do momentu, aż zatrzyma się nam bloczek, tylko cały czas utrzymujemy to na mięśniach, żeby praca była wykonywana w całym czasie naszej serii. Kolejne drugie ćwiczenie na mięśnie naramienne. Będzie to unoszenie ramion bokiem. Na maszynie je wykonamy. Możecie je wykonywać handlami, ale w tych pierwszych tygodniach, jak wspominałem, pierwszych dwóch, żeby załapać sobie ten ruch, myślę, że warto z niej skorzystać. Chyba, że macie możliwość skorzystania z porady instruktora czy trenera, którzy posiadają wiedzę. Możecie sobie wtedy spróbować na wolnym ciężarze, jeżeli was przypilnuje i poprawi. Jeżeli nie, spróbujcie sobie na ćwiczenie wykonać na takiej maszynie, tak abyście załapali, które te mięśnie mają pracować, gdzie ma się pompować mięsień i jak poprawnie to wykonywać, w którym momencie jest obciążony najmocniej. Także wykonamy sobie to ćwiczenie w 2 seriach po 10 powtórzeń. Ćwiczenie na trójgłowe ramienia. Będą to wyprosty za głowy sztangą łamaną. Wykonamy je sobie w 2 seriach po 10 powtórzeń. Pamiętajcie o tym, że ręka tutaj prowadzimy do pełnego wyprostu, tak aby mięsień tricepsu się dopiął do końca. Jest prostownikiem ramienia, więc pełen jego zakres ruchu wymaga pełnego zgięcia, pełnego wyprostu w stawie łokciowym. Zajmiemy się teraz mięsień dwugłowym ramienia, czyli uginanie przedramion sztangą prostą. Użyliśmy tutaj średniej długości sztangi. Będziemy wykonywać ćwiczenie w 2 seriach na 10 powtórzeń. Wykonujemy w ten sposób, że uginamy ramię kończymy ruch w momencie maksymalnego spięcia mięśnia. Opuszczamy do dołu, rozciągając mięsień. Przy skupianiu lekko wysuwamy jeszcze łokieć w przód. Dla stabilizacji postawy lekko ugnijcie kolana, tak żeby wasza sylwetka była dalej prosta, a środek ciężkości lekko obniżony. W ten sposób pomaga wam to zachować stabilną postawę. Tym zakończyliśmy nasz trening obwodowy. Myślę, że trening w zupełności wam wystarczy do pobudzenia, do wprowadzenia was w tą drogę, którą zaczęliście na siłowni.
Pamiętajcie o tym, że pomimo tego, że tych ćwiczeń na daną grupę mięśniową nie ma zbyt wiele, to macie je wykonać ciężko i to, że macie przećwiczyć całe ciało na jednej sesji treningowej, więc przyłóżcie się do tego. Tak jak mówiłem, trening jest adoptowany na 2-3 tygodnie, a później już wprowadzacie sobie dzielony trening i dajecie z siebie te 200%. Trzymajcie się, cześć! Jeżeli podobają Wam się odcinki z moją osobą, subskrybujcie nasz kanał klikając tutaj.